Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj robimy tak. Powidła z orzecha włoskiego. Tym razem to nie jest nalewka. Jeżeli chcecie zrobić nalewkę, przypominam, na moim kanale jest film, jak ją zrobić. Natomiast dzisiaj powidła z niedojrzałej na owocnie orzecha włoskiego, czyli właśnie z takich samych orzechów, jak z jakich robimy sobie naleweczkę. Czy warto i w jaki sposób zrobić? No to wszystko dowiecie się w tym krótkim filmie, więc zapraszam. Ilość orzechów, które wykorzystałem tutaj, to jest 600, jak widzicie, 64 gramy. Proporcje tutaj będą podane na kilogram owoców. Ja natomiast wykorzystałem 660, jak widzicie, 4 gramy. A tyle akurat zebrałem. Natomiast dobrze sobie zrobić więcej tego syropu, no lepiej więcej niż mniej. I teraz pierwsze co robimy, no to musimy te orzeszki ponakuwać, żeby było dużo dziur, ale żeby się jeszcze nie rozlatywały. Będziemy odgoryczać i pozbywać się substancji, które powiedzmy sobie są w tym momencie z orzecha szkodliwe. Więc nakuwamy. Możemy to robić wykałaczką, możemy to robić widelcem. No widelcem na pewno będzie szybciej. Nie bałbym się tutaj kontaktu metalu, bo to jest krótki kontakt tak naprawdę. No i tutaj proponuję tak właśnie nakłuć sobie około pół centymetra, nie więcej. Czyli na grubość właśnie tej pierwszej warstwy, tej otoczki skórki. No i tak już wyglądają ponakuwane, dziwnie trochę co, orzechy, które trzeba zalać wodą. I tak, moi drodzy, zalewamy i płuczemy przez, ja to robiłem, bo są różne przepisy, więc ja to robiłem w miarę taki szybki przepis dwu-trzydniowy, czyli kilkakrotnie w ciągu dnia płukamy. Jak woda ściemnieje, wylewamy, zalewamy kranówą, czy ewentualnie wodą źródlaną, jeżeli wolimy. No i tak robimy właśnie przez te 3 dni. Niektórzy, powiem Wam, robią przez tydzień albo nawet 2 tygodnie. Nie widzę w tym większego sensu. Prosta robota póki co, może trochę żmudna. Później zresztą nie będzie trudniej, co zobaczycie. Wypłukane już po raz ostatni orzechy wrzucam do gorącej wody, dopiero co gotującej się. No i doprowadzam teraz również całość do zagotowania, czyli trochę potrwa. W tym czasie można przygotować sobie syrop, który, tu też proporcje bardzo różnie są podawane. Tak naprawdę no, tego cukru musi być dużo. Raczej innego zamiennika nie damy. Znaczy możemy dać miód, ale tak naprawdę to będzie marnowanie tego miodu. Nic nam to po prostu większej różnicy nie da. Więc dajemy na pół litra wody kilogram cukru, do tego mniej więcej 2 goździki i kawałek cynamonu. I to wszystko musimy doprowadzić do zagotowania. Czyli po prostu robimy taki syrop cukrowy. Pamiętajcie, że no z cukrem oczywiście no nie ma żartów. Natomiast jeżeli spożywamy go sporadycznie, a takie powidełka to też nie jest coś, co na okrągło będziemy spożywać i w dużych ilościach. Przede wszystkim pamiętajcie, że w małych ilościach będziemy to spożywać, ale o tym później. Więc no nie ma co przesadzać po prostu. Cukier musi być. I teraz tak, kiedy zagotują się te orzeszki, kiedy syrop nam się zrobi, tak naprawdę dobrze jest pogotować te orzechy trochę dłużej. W zasadzie, żeby one zmiękły, no i to może trochę potrwać, nie? Pół godziny, godzinę u Was, w zależności od tego, ile dacie orzechów. I sprawdzamy sobie. Jeżeli orzeszek będzie już w miarę miękki, tak spokojnie, później będziemy go rozgotowywać na maksa. No ale powinien być w miarę miękki. No i tutaj widać fajny taki elastyczny, gąbczasty orzeszek. Kiedy już taki będzie, no to oczywiście pozbywamy się wody i tą gorącą wodę będziemy zastępować no, naszym syropem cukrowym. Jak widzicie, orzechy zalałem syropem. Nie w całości trochę go zostało, no bo to była ilość na kilogram orzechów. No i cóż, doprowadzamy również do zagotowania i powiem Wam, gotujemy i gotujemy i gotujemy. To znaczy robimy coś takiego jak powidła śliwkowe. Gotujemy sobie w jednym dniu, na przykład 2 razy. Doprowadzamy do zagotowania, niech się tam troszkę pogotuje, rozgotuje i powiedzmy sobie w drugim dniu warto użyć już blendera, żeby rozmiksować całość, żeby zrobiła się papka i żeby nam się to łatwiej rozgotowało, no bo no, śliwki nam się inaczej rozgotują, orzech jest trochę twardszy, więc musimy sobie tutaj trochę pomóc. Możemy to rozgnieść albo właśnie zblendować. I później już musimy uważać, bo nam się zrobi na tyle gęsta cała ta konsystencja tych powideł, że no, żeby nie przypalić, więc albo jakieś żeli nam podstawkę od spodu na ogień, albo po prostu pilnujemy na małym ogniu. No i standardowo doprowadzamy do temperatury takiej 70-80 stopni
i w słoiczki. Ja już bym tutaj nie pasteryzował, ponieważ jest taka ilość tutaj cukru i orzech sam włoski też będzie dobrym konserwantem, że nie ma sensu tutaj jeszcze tego pasteryzować. Ewentualnie skusiłbym się na... Ja tego nie robiłem, natomiast można się skusić, pokusić o to, żeby zrobić zamykanie tych beczków na gorąco, czyli tak jak widzieliście nieraz w moich filmach, po prostu trochę alkoholu podpala się, wylewa się na nakrętkę, podpalamy i na gorąco zakręcamy. Trzeba uważać, bo to jest niebezpieczne, natomiast skuteczne. Wtedy powietrze nam wysysa ładnie, no i jest większa gwarancja, że produkt długo będzie trwał. Natomiast tak jak mówię, jest przy takiej ilości cukru, raczej nie ma takiej potrzeby. No i oczywiście przechowujemy w chłodnym miejscu, najlepiej gdzieś w piwnicy. I tyle, cała robota. Cała robota. Może wizualnie nie wyglądają one tak za wspaniale, natomiast powiem wam, że jeżeli ktoś nie będzie wiedział, co to jest, to na pewno zje ze smakiem. Tak normalnie, jak się napatrzymy na to, narobimy, to jest wrażenie, że to jest po prostu jakaś, nie wiem, smolista masi, jest daleka od tego, ale nie, polecam. A dlaczego polecam? Ponieważ surowce z orzecha działają silnie ściągająco, działają odkażająco, działają przeciwszkorbutowo, przeciwzapalnie też. No, właściwości co niemiara i rozkurczowo będzie i przeciwrobaczo, co jest bardzo istotne. Także moczopędnie, wzmacniająco, czy w ogóle odtruwająco, przeciwkaszlowo. Także warto. Oczywiście tego typu produkt nie będzie miał aż takich właściwości, natomiast śmiało można powiedzieć, że jego działanie, jeżeli będziemy zażywali sobie na przykład taką, zrobimy sobie w cudzysłowie kurację przez tydzień, że będziemy sobie codziennie, dwa razy dziennie na przykład po łyżeczce stosować, to będzie to w zasadzie tak, jakbyśmy stosowali normalnie orzecha włoskiego, na przykład olej czy świeże owoce orzecha, kiedy spożywamy, no to tak naprawdę działamy przeciwrobaczo. To oczywiście nie jest taka kuracja, że odrobaczymy się, natomiast no, zadziała to na pewno na jakieś robaczki, jeżeli mamy w układzie pokarmowym. Po prostu działa to na naszą korzyść. Tak samo tutaj to jest ogólnie produkt taki kulinarny i często jest polecany właśnie tam do różnych produktów, czy już gotowych potraw mięsnych, tak jak żurawinę na przykład, czyli w niedużej ilości dodajemy, tak dla smaku też. Myślę, że pomaga wtedy też w lepszym trawieniu taki orzech, ale nawet może warto spróbować pokusić, kiedy mamy na przykład nieżyć żołądka, boli nasz brzuch, spróbować sobie zjeść taką łyżeczkę nawet takich powidełek. No jest szansa, że nam pomoże, jak najbardziej. Co bardzo ważne, bo możecie się zastanawiać na przykład, co z takich powideł praktycznego zostanie, nie? Bo w zasadzie po takiej ilości gotowania wydawałoby się, że wszystko ulegnie zniszczeniu. Natomiast nie, szanowni państwo, nie wiem, czy wiecie, pewnie większość z was osób nie wie, że witamina C chociażby, której tutaj są ogromne ilości w orzechu, nie ulega zniszczeniu podczas gotowania. To ciekawe, ponieważ obecność kwasów fenolowych, które są tutaj także w naowocni, no, sprawia, że ta witamina C jest chroniona. Ona po prostu nie ulega zniszczeniu. To jest taki fenomen właśnie tejże witaminy. To nie tylko tak w orzechu włoskim jest, natomiast no, jeżeli są kwasy fenolowe, między innymi nie tylko, ale właśnie kwasy fenolowe, to jest duża szansa, że mamy wtedy produkt bardzo wysokiej jakości. I naprawdę witaminy C jest tutaj bardzo dużo, więc mamy produkt odżywczy, spożywczy. Myślę, że warto. U nas dawniej w Polsce, dawno ponoć były stosowane właśnie takie wyroby z orzecha, natomiast na Zachodzie do dzisiaj lubują się, zwłaszcza Niemcy czy Szwajcarzy, właśnie o takich produktach z orzecha. I teraz tak, oczywiście póki tego nie spróbujecie i nie będziecie chcieli tego zrobić, no to nie macie pojęcia, z czym to się je tak naprawdę, ale spróbujcie sobie zrobić nawet, słuchajcie, to 600 gramów. Jeżeli użyjecie 100 gramów, czyli taką w zasadzie jedną garstkę, spróbować sobie, żeby jeden słoik i trzymać w cudzysłowie na czarną godzinę. Kiedy być może zajdzie taka potrzeba, żeby wykorzystać? Dlaczego by nie? Jeżeli jest dużo witaminy C i w ogóle orzech w momencie, kiedy na przykład jesteśmy przeziębieni, fajna rzecz, żeby zastosować. Czy wzmocnić organizm, kiedy zajdzie taka potrzeba czy chęć, to dlaczego by nie? Dlatego no, ja będę testował. Myślę, że w przyszłym roku będę miał też jak gdyby organoleptyczne doświadczenie na ten temat i w przyszłym roku jak najbardziej będę mógł więcej o tym coś powiedzieć. A teraz cóż, mogę was tylko zachęcić do tego, żebyście sobie po prostu spróbowali zrobić, póki jeszcze jest czas, bo już za chwilę orzechy będą
na tyle dojrzały, że no nie damy rady. Chociaż można by się pokusić jeszcze, żeby zrobić z łupiny. No nie będzie to to samo, natomiast być może warto by spróbować. No ale to dla chcących, twardzieli. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę, do kolejnego materiału. Dziękuję, że mnie oglądacie i te poranne moje filmy również. Dziękuję również za wsparcie. Fajni jesteście. Dzięki za komentarze. Trzymajcie się. Miłego dnia i do jutra rano. Do kolejnego materiału. Cześć.